mamy firmę, która wymyśliła wiatrak od nowa. Można tak powiedzieć. Podeszliśmy trochę z innej strony do zagadnienia turbiny wiatrowej, tak żeby zmaksymalizować powierzchnię, która będzie w stanie przejąć energię wiatru i maksymalnie ją wykorzystać. A czemu nikt inny na świecie na to nie wpadł? Wpadł. Nie jesteśmy pierwsi. Tutaj nie możemy jakby przejąć tej pałeczki. Natomiast kolega jakby zrewolucjonizował albo też można powiedzieć udoskonalił to rozwiązanie. Jest mniejsza turbina o dużo mniejszej mocy, która jest wykonana z odlewu włókna szklanego, przez co jest dużo cięższa, ma dużo większą bezwładność, więc bardzo trudno wprawić ją w ruch. Nasze rozwiązanie jest lekkie, przezierne, elastyczne, ale gwarantuje dużo większą powierzchnię, bo aż ponad 4,5 metra powierzchni, która przejmuje tą energię wieczną. Można ją kupić. Czy to jest prototyp? W tej chwili jesteśmy w trakcie prac badawczo-rozwojowych i udostępniamy pilotaże. Projekt zakłada realizację docelową i produkcję masową. Może pod koniec roku, raczej na początku kolejnego. Pilotaże są w internecie, można widzieć ich osiągi? Tak, jest ich coraz więcej. Mamy jeden, który mamy od ponad pół roku w ciągłym monitoringu i opomiarowaniu. Sukcesywnie dokładamy ich kolejne i przede wszystkim będą one w różnych lokalizacjach. Zarówno na Pomorzu, w centralnej Polsce, jak i na Pogórzu. Można gdzieś w internecie to widzieć na żywo, czy to jest tylko dla Was? Tak, uruchomiliśmy w tej chwili stronę internetową. Będzie strona internetowa w opisie filmu, żeby to można było zobaczyć i na bieżąco śledzić, zanim z produkcją ruszycie, to każdy się zdąży przyzwyczaić i sprawdzić, jak to działa. Do tego czasu na pewno już będziemy mieli kilka stacji udostępnionych właśnie do ciągłego podglądu z pełną historią uzysku, zarówno energetycznego, jak i wiecznego. Każda jednostka pilotażowa będzie podłączona do stacji pogodowej, która będzie informować zarówno klientów potencjalnych, jak i nas przede wszystkim o realnych uzyskach, a jednocześnie wierzymy w to bardzo, że będzie to potwierdzenie naszych badań i przypuszczeń, które założyliśmy. No to podejdźmy, zobaczymy z bliska. To wytrzyma silny wiatr? Tak. 120 km na godzinę mamy w tej chwili opomiarowane i potwierdzone bezstratnie. Natomiast ona przy kącie natarcia bezpośrednim wiatru daje taki opór jak 120-centymetrowy talerz satelitarny. Więc... Tak, i dodatkowo w momencie, kiedy mamy silne wiatry, przez to, że mamy nietypową geometrię, mamy system, który odwraca turbinę o 90 stopni do głównego kierunku silnego wiatru i tych bocznych turbulencji. Dzięki temu ona zwalnia na obrotach, nie musimy całkowicie zatrzymywać produkcji energii. Czyli ona nawet przy silnych wiatrach nie jest całkowicie wyhamowywana, tylko odwraca się względem swojej geometrii do warunków takie, jakie chcemy, takie, jakie mamy ze stacji pogodowej, no i dzięki temu dalej produkuje, a dalej jest bezpiecznie. Ona w ustawieniu 90 stopni do natarcia wiatru jest przezierna dla niego, dlatego ona sama jest w stanie się wyhamować. Natomiast nasz system dynamicznego nastawu będzie ją kierował pod kątem bezpieczeństwa z tego względu, że ona ma 60 stopni tolerancji wiatrowej. Dlatego mimo, że nie będzie centralnie ustawiona do kierunku wiatru, ona nadal będzie produkować ten prąd. Bo to jest naszym zamierzeniem i celem, żeby jej nie wyhamowywać, nie zatrzymywać, ale maksymalizować te uzyski z tego względu, że wiatr nie wieje stale w naszym kraju. No w sumie nie tylko w naszym kraju. Ten wiatrak, czy ta turbina wiatrowa, nie ma systemu, automatycznego systemu nastawienia się na wiatr. Ma. Nie ma tego śmigiełka. Ona jest sprzężona elektronicznie ze stacją pogodową. Ale internetową. Tak. Nie domową. Nie, domową. Domową, ale po kablu jest połączona z konwerterem. Czyli stawiamy sobie malutką stację domową, która bada kierunek wiatru. Zgadza się. I przez silnik elektryczny ustawia go w optymalnym kącie. Często
zmienia ustawienia? Często jest korygowane? Nie, bo zmiana wiatru następuje około 2 razy na dobę. O poranku i po zmroku. Więc w ciągu dnia zdarzają się podmuchy. I ona te podmuchy wyłapuje. Dlatego ten silnik nie będzie cały czas w użyciu, ale będzie gdzieś tam balansował w dużo mniejszej częstotliwości. Natomiast sygnał jest przekazywany około 20 razy na minutę do tego silnika. Tutaj nie widzę przewodów od prądnicy. Wszystko jest pochowane w slipringach, od generatora, który znajduje się tutaj. A gdzie jest prądnica? Wewnątrz. Ale nie na całej długości, tylko... Nie. Generator znajduje się gdzieś na 1/3 długości. Czyli aha. Przewody są schowane wewnątrz, pociągnięte przez stojak i... A czy macie już jakiś test, który jasno i wyraźnie mówił, że na przykład właśnie się to nie rozwali, nie wywali podczas dużego wiatru? Gdzieś był duży bezpieczeństwa. Wiatr i faktycznie pod kątem bezpieczeństwa, że... Empirycznie to, że tak. Przetestowaliśmy. Okay, ale po prostu, czy to sprawdziliście, zobaczyliście, tak, jak ona się zachowuje przy na przykład 100 km na godzinę, czy tam więcej, jak są faktycznie takie duże wiatry? Na tą chwilę mieliśmy ją ustawioną jako swobodne żeglowanie, tak to nazwaliśmy. Ona dodatkowo miała tutaj statecznik i przez to jakby też weryfikowaliśmy jej swobodne zachowanie. Jeżeli będziemy mogli je ujarzmić i wysterować, wtedy jesteśmy zdecydowanie po bezpiecznej stronie, a naszym właśnie celem weryfikacji tej wytrzymałości, powiedzmy, było swobodne żeglowanie, żeby wyłapać najsłabsze ogniwo, a przez to też jakby potwierdzić nasze przepuszczenia. O, już wiatr czujemy. Tak. O, już jest fajnie. Tam jest przód. Tam jest przód, tak. Z jaką teraz siłą wieje? W momencie, kiedy mamy silny wiatr, stawiamy ją w popie na nazwanie wody. I ona się tak już... I ona jest przezierna. Wieje, jest jest na swobodnym żeglu, tak? Ona ma bardzo niską bezwładność, dlatego że jest lekka i moment startu jest na poziomie 0,6 sekundy. A co ten, jak ona pisała tyłem do wiatru? Będzie się kręcić w drugą stronę. Czyli teraz wcześniej robi na plus, a teraz robi na minus. Także ona ma właśnie tą tolerancję kątową. Ustawmy ją bokiem. O, tak. Nas zwalnia, ale nadal będzie generować. I na tym polega nasz silnik, żeby maksymalizować te uzyski. Dla mnie przede wszystkim jest to ważne, że ona nie blokuje wiatru, tak jak czasami są wiatraki, które po prostu z jednej strony wiadomo pcha, ale z drugiej strony też jest jakiś procent, gdzie zatrzymuje się ten wiatr na przeciwległą korce, prawda? Dlatego wszelkie pionowe turbiny generalnie same się wykluczają, gdzie z jednej strony się napędzają, a z drugiej strony tak samo jak są omiatane, hamują. To tam fajniejsza konstrukcja, ale to się nie przyszło. Czyli w nowym roku 2026 na rynku się pojawi, będzie można kupić. Teraz warto zaglądać na stronę internetową, patrzeć, jakie są uzyski. Tak, w najbliższym czasie planujemy ruszyć z programem przedsprzedaży, tak żeby móc się zakolejkować, mówiąc brzydko, na pierwsze sety produkcyjne. Będzie to na zasadzie wpłaty zadatku około 1000 zł. I będzie to gwarantowane od razu umową docelową. W momencie, kiedy osiągniemy zdolności produkcyjne, wówczas z pierwszych partii seryjnej produkcji już będziemy mogli zagwarantować pierwsze montaże. Na jakiej wysokości montujecie, chcecie montować takie wiatraki? Zależy nam na tym, żeby przede wszystkim montować je na domu. Bez pozwolenia, czyli do 3 metrów powyżej dachu.
Dlatego i 3 metry rotor, liczymy od końcówki śmigła. Rotor, nie możemy przekroczyć 3 metrów, dlatego rotor ma 2,5 metra średnicy, a wysokością stelaża wtedy regulujemy. Czyli to teraz ma 3 metry, dokładnie. Tak. Znaczy tutaj troszkę mniej, bo mamy wysokość 2,90 wewnątrz konstrukcji. Czyli tak będzie stało. Falowniki i inne rzeczy też po waszej stronie będą. Konstrukcja konwertera energii będzie nasza autorska. Będzie zawierała też jakby zestaw do kompensacji aktualnie zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych na tak zwanych starych zasadach, gdzie użytkownicy nie byli przygotowani na możliwość podłączenia magazynu energii, czyli równocześnie nie posiadają falowników hybrydowych. Nasz konwerter będzie przejmował tą kontrolę i będzie gwarantował możliwość przekazywania tej energii czy do sieci, czy do magazynu energii. Więc użytkownik nie jest narażony na ponoszenie kolejnych kosztów, jeżeli chce domontować sobie magazyn energii. Wystarczy, że kupi od nas turbinę. Powiedz proszę jeszcze stronę internetową waszą. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej windy1.eu. Wielkie dzięki za rozmowę. Zapraszam. Zapraszamy. Bardzo fajny projekt. Naprawdę.